Witam. Dzisiejsza prezentacja dotyczy bardzo przydatnego, a przez niektórych niedocenianego narzędzia, jakim jest poczciwy Brick Separator, rozdzielacz do klocków Lego. Z pewnością wielu z Was posiada w swoich klockowych zbiorach pogryzione elementy. Efekt błędów młodości, kiedy sfrustrowani, nie posiadając stosownych narzędzi do rozdzielania mocno ze sobą szczepionych klocków, próbowaliśmy je rozdzielić zębami. Efekty są oczywiście tragiczne dla oka. Pogryzione elementy nie prezentują się estetycznie i trudniej jest je w razie czego sprzedać. Nie popełniajmy błędów młodości. Używajmy separatora, albowiem jego obsługa jest banalnie prosta. Działając na zasadzie dźwigni, możemy bardzo łatwo podważyć, wydawałoby się, złączone na wieki klocki. W tym przede wszystkim bardzo podatne na szczepienie płaski płytki. Podstawową końcówką separatora można działać na klocki zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ale to nie wszystkie możliwe zastosowania separatora. Fani LEGO Technic na pewno wiedzą, jak czasem trudne do odłączenia są technikowe ośki, tak zwane aksle. Szczególnie wredne potrafią być malutkie dwójeczki, które niby posiadają nacięcia ułatwiające ich wyjęcie, ale to może się skończyć utratą paznokcia. Separator przychodzi z pomocą. Za pomocą małej wypustki w kształcie aksla można wypchnąć oporne ośki z innych technikowych elementów. Ostatnie zastosowanie separatora nie jest tak oczywiste jak pozostałe. Wielu budowniczych na pewno zauważyło, jak trudno jest usunąć płaskie klocki bez studów, tak zwane tiles, z okolic obfitujących w study. Żeby je bezproblemowo odłączyć, wystarczy użyć drugiego, spłaszczonego końca separatora, który działa tutaj jak klin i zaprezentowanym sposobem podważyć uparte kafelki. Używajcie separatora, a wasze klocki nie będą cierpieć od paskudnych ran zadanych zębami. Pamiętajcie, kocham, nie gryzę. Wyjątkowe separatory z grawerunkiem sklepu Kopalnia Klocków będą dołączane jako gratis do każdego zakupionego u nas zestawu oraz pakietu elementów na wagę w cenie od 100 zł. Serdecznie polecam sklep Kopalnia Klocków. Skup i sprzedaż używanych klocków LEGO, Dąbrowa Górnicza, ulica Okrzej 10. Wpadajcie do nas uzupełnić klockowe zbiory. Możecie również odwiedzić mój prywatny kanał Plastikowy Świat Benego, na którym znajdziecie recenzje zestawów LEGO i innych zabawek i figurek kolekcjonerskich. Czołem!